Trudno mi nawet o tym mówić, bo jestem chrześcijaninem też. I tak łatwo porzucić święte przymierze. Nie jesteśmy tutaj w większości jako ludzie, którzy zdecydowali się być wierni Bogu do końca. Żyć zgodnie z Jego przykazaniami. Ale popatrzmy, jeżeli diabłu udało się namówić, oszukać, bo tylko tak to mogę zrozumieć, ludzi najbardziej światłych w chrześcijaństwie, którym pokazano blichtr zaszczytów tego świata i oni porzucili tę prostotę i te trudności, a często chrześcijanie mieli trudne życie i poszli na tę łatwą drogę. To w kim ja mogę znaleźć bezpieczeństwo? Czy znacie zmienność swoich nastrojów? A jeżeli diabeł wtedy przypuści atak? Wracam do tej myśli. Mamy jedynego przyjaciela, który nas nigdy nie zawiedzie, który nas nigdy nie pozostawi samych, który nam nigdy nie pozwoli zginąć. Tu mamy jeszcze odpowiednik tych dwóch proroctw. 9 rozdział i rozdział 11. Niemal to samo, inaczej sformułowane. A teraz przejdźmy do tekstów 30 do 39. A więc to prześladowanie rozpoczyna się i to spustoszenie nowe tu w 476 roku otwarcie działa, gdy Imperium Rzymskie, i tu mamy ostrą datę, prawda? To jest historyczna data, upadek Imperium Zachodnio-Rzymskiego. Nie mylić z Imperium Rzymskim jako całym. Aczkolwiek często tak się to przyjmuje. Dlatego, że stolica utworzona przez Konstantyna w Konstantynopolu zaczyna funkcjonować i tam cesarze rzymscy są. Tam cesarze rzymscy będą bardzo duży wpływ wywierać na chrześcijaństwo. A więc popatrzmy. Pierwsza podmiana króla północy to było tutaj, gdy Rzym wszedł w te sprawy króla północy i zawładnął Seleucydami. Tutaj następuje druga podmiana króla północy. Do tej pory byli Seleucydzi, którzy pełnili te funkcje. Dalej był Rzym aż do upadku Imperium Zachodniego. A tutaj będzie kolejna podmiana, zmiana warty. I znowu się odwołamy do informacji, które zdobyliśmy w 8 rozdziale. W latach między 476 a 538 istniało kilka metropolii chrześcijańskich. Jedna siedziba była w Antiochii. Silne argumenty, bo Paweł wszystkie podróże misyjne stamtąd realizował. Jedna w Jerozolimie, tam gdzie Chrystus oddał życie dla naszego zbawienia. Jedna w uczonej Aleksandrii, gdzie już wtedy, w czasach Ptolomeuszów, była biblioteka 200 tysięcy woluminów i głównie było to zasługą Żydów, którzy od czasu chronienia się przed Nebukadnezarem uciekli do Egiptu. I tam po prostu różnych rzeczy dokonywali. Tam zresztą za Ptolomeusza V doszło do przekładu Pisma Świętego na język grecki, bo Żydzi zaczynali zapominać już język ojczysty, a więc trzeba było mieć Biblię w języku Ptolomeuszy, a Ptolomeusze to byli Grecy. Z drugiej strony przyświecało to, że no misja będzie i Grecy dostaną Pismo Święte. A o tym by można było bardzo dużo mówić. A więc tutaj już mamy trzy: Antiochia, Jerozolima i Aleksandria i Konstantynopol, czyli Bizancjum. To była kolejna nowa stolica Imperium Wschodnio-Rzymskiego i Rzym, dawna stolica Imperium Zachodnio-Rzymskiego.
I to Justynian, cesarz wschodniorzymski, znowu cesarz rzymski, decyduje, kto będzie naczelnym zwierzchnikiem całego chrześcijaństwa, wszystkich metropolii i wszystkich biskupów. I wskazał na Rzym, bo tam byli ci, którzy porzucili święte przymierze, ale zawarli przymierze z Rzymem. Justynian rozumował, tu w Bizancjum ja jestem, a przyją też chrześcijaństwo i nazywany jest chrześcijańskim cesarzem rzymskim. Jerozolima sobie musi jakoś radzić, a zresztą w tej chwili tam nawet nie ma Żydów. Zostali wypędzeni już w czasach na początku II wieku, 135 rok. Aleksandria podupadła. Nie ma się co przejmować, to jest zupełnie inny już kontynent. Antiochia, misje. No był Paweł. No to był. Ale tutaj mamy nasze względy polityczne i gospodarcze. Jeżeli trzymać będziemy te dwa przyczółki, Rzym i Bizancjum, to będziemy nadal potęgą, kiedyś się połączymy. Jak wiemy, do tego nigdy nie doszło. Doszło natomiast do przekazania stolicy Imperium Zachodniorzymskiego, czyli Rzymu, biskupowi Rzymu, przekazania tradycji rzymskich, pogańskich, Rzymowi duchowemu. Do dnia dzisiejszego nawet posąg, który ma obrazować i przypominać świętego Piotra, ma tylko podobno głowę dorobioną. Nigdy nie byłem w Rzymie, nie widziałem tego. Ci, którzy byli, mogą to zaprzeczyć albo potwierdzić. A cała postura tego posągu to jest bóstwo pogańskie, które czcili Rzymianie w tamtych czasach. Bohater rzymski. A więc tak chrześcijaństwo się kształtowało w tamtym czasie. Już nie sobota, tylko już niedziela. Już nie dekalog według układu biblijnego, tylko dekalog według układu ksiąg kościelnych, które dzisiaj nazywamy katechizmami, a więc podręcznikami do nauki wiary o zbawieniu, ale tam już znajdziemy inny dekalog. Tam już nie znajdziemy drugiego przykazania. No bo jak w Rzymie pełnym obrazów i posągów, bóstw różnych i świętości, można byłoby tolerować drugie przykazanie, które zakazuje czci obrazów i posągów. Dlatego w chrześcijaństwie było kilka takich okresów przesilenia, kiedy wprowadzano obrazy i czczono je, albo je likwidowano. Te procesy obrazoburcze takim mocnym akcentem w historii Kościoła się wyrysowały. Tam nie przeszkadzało nikomu, że z chrześcijaństwa przejęto rzekomo 10 przykazań, z których to 10 przykazanie nie jest nawet zdaniem, bo nie ma ani podmiotu, ani orzeczenia. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Jest 10 przykazanie według ksiąg religijnych, według katechizmów. No ale gdy drugie wyrzucono, a wszyscy mieli za mocno wkodowaną myśl, że jest 10 przykazań, no to należało ich 10 pokazać. Wracamy do naszego zagadnienia, a więc jeszcze raz. Ten pierścień ukazuje nam ten moment w historii. Biskup Rzymu zostaje mianowany głową wszystkich biskupstw i metropolii chrześcijaństwa, całego Kościoła chrześcijaństwa. I takim recenzentem, takim stróżem prawowierności chrześcijańskiej. Było bardzo ciekawe, dlatego że najpierw Rzym, jeszcze jako Rzym, poprzez Konstantyna Wielkiego i następców,
zwraca uwagę na tych, co porzucili przymierze, a Justynian już obdarowuje ich stolicą rzymską. Dekret Justyniana wydany w 533 roku nie mógł wejść w życie jeszcze, ale został wprowadzony dopiero po złamaniu potęgi Ostrogotów, którzy temu zdecydowanie się sprzeciwiali, 5 lat później, czyli w 538 roku. Przy okazji chcę powiedzieć, że nieraz czytamy czy słyszymy, że Ostrogoci zostali wtedy wyniszczeni. To nie było tak. Ostrogotów potęga została złamana. To jest podobnie jak w 1840 roku złamana została potęga turecka, ale nie Turcja została zniszczona czy zlikwidowana. Potęga, jaką Turcy mieli właśnie w tej części Imperium Bizantyjskiego, ona doszła do swojego kresu. I od tego czasu, 538 roku, rozpoczyna się ta dominacja Małego Rogu z 7 rozdziału, który doprowadza nas do rewolucji francuskiej, a w zasadzie nas rewolucja francuska nie interesuje, poza tym, że rewolucja francuska w 11 rozdziale znowu się pojawi. Nie sama rewolucja jako rewolucja, duch tej rewolucji. I zobaczymy, pod jaką postacią tam się nam wyłoni. Tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. A więc popatrzmy, co czyni już ten Rzym duchowy, który zastępuje Rzym imperialny. A więc pochlebstwami, tam dalej jest powiedziane, tych, którzy znają swojego Boga, lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Chrześcijanie nie wszyscy poszli na kompromis. Wielu chrześcijan, znakomita część chrześcijan, pozostawała wierna Pismu Świętemu i wierna Bogu. Pojawia się ciekawe słowo, które do końca księgi jeszcze nam się kilka razy pojawi. Roztropni. Co to są za ludzie? Nowe miano dla ludzi wierzących jako roztropni. Nie będziemy sobie tutaj tego wyjaśnić. Zauważmy, bo nigdy oni nie będą nazwani z nazwy, ale będą ich cechy podkreślane i w ten sposób możemy ich rozpoznać. Roztropni wśród ludu, tych właśnie, którzy znają swojego Boga, doprowadzą wielu do właściwego poznania. A więc nawet tych, którzy połączyli się z tym upadłym chrześcijaństwem, wielu się ocknie i znowu wróci do Boga. Otrzyma pełnię znajomości Boga i Jego prawdy. Lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. Średniowiecze. Prześladowanie tych, którzy nie idą ręka w rękę z odstępczym chrześcijaństwem. Tu się zaczynają stosy, tu się zaczynają procesy, tu się zaczyna nagonka na tak zwane czarownice. To wszystko przeciwko tym, którzy znają Boga, są roztropni, rozmawiają z innymi ludźmi i sprowadzają ich z powrotem do znajomości prawdy, oni będą cierpieć. To będą ci męczennicy za prawdziwą wiarę i nikt ich nie okrzyknie świętymi. Ani jeden proces beatyfikacji nie będzie przeprowadzony, ani kanonizacji, bo to są heretycy w ujęciu chrześcijaństwa. Ale w pojęciu Boga to są ludzie roztropni, ludzie, którzy znają swojego Boga, którzy się umocnią i będą działać. Tu mamy cechy Małego Rogu z 7 rozdziału. Nie wiem, ile jeszcze pamiętamy z tych cech, ale 7 rozdział znowu nam nie podał nazwy i tu nazwa żadna nie jest potrzebna. Ukazał, że
właśnie na początku średniowiecza ta moc się pojawi i będzie miała te cechy, które tu wymienione są. Wyrasta po upadku czwartego zwierzęcia, a czwartym zwierzęciem w siódmym rozdziału jest Rzym polityczny. 10 rogów go niszczy, to jest te 10 państw. I ten mały róg wśród 10 powstanie, po nich oczywiście, jeżeli wśród, będzie inny, będzie większy niż te wcześniejsze, obali 3 królestwa. Jednym z tych królestw to byli ci Ostrogoci, którzy sprzeciwiali się tej nominacji i temu mianowaniu biskupa Rzymu. Mówi zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, męczy świętych Najwyższego. W 11 rozdziale mamy tutaj te procesy, mamy tutaj tę śmierć od ognia, uprowadzenia, rabunku i tak dalej. Zamyśla odmienić czasy i prawa, to zmiana, próba zmiany, bo 10 Bożych przykazań nie da się przecież zmienić. Bóg jest niezmienny, a prawo Boże jest odbiciem Jego charakteru. Gdyby zmienić Boże prawo, Bożą konstytucję, to oznacza, że Boży charakter się zmienia. Każdy naród ma taką konstytucję, jaką sam sobie ustanowi. I Bóg ustanowił swoją konstytucję pod postacią 10 zwięzłych praw. I ktoś próbuje je zmieniać. I rządzi przez czas, czasy i pół czasu. Od roku 538 ten okres sięga aż do 1798 i akurat to się zbiega z rewolucją francuską. I co ciekawe jeszcze, dekret Justyniana czekał 5 lat, zanim mógł wejść w życie. Rewolucja francuska od zamiaru wszczęcia takiej rewolucji, od 1793 roku dokładnie ma kwarantannę 5 lat. I dopiero w 1798 roku jest to aresztowanie i uprowadzenie Piusa VI do Awinionu. Gdy będą padać, mowa jest o tym narodzie Bożym, gdy będą padać, doznają małej pomocy. To są ludzie typu Jan Hus, John Calvin, proszę, tak, Tyndal, kogo jeszcze znamy z tamtych czasów, Luther, Wycliffe. To byli ci, którzy próbowali, prawie wszyscy duchowni w Kościele Powszechnym. Zauważyli, co się dzieje i próbowali ratować Kościół. Nikt z nich nie myślał o wyłamaniu się z Kościoła i odejścia albo tworzeniu czegoś nowego. Absolutnie. Oni chcieli przywrócić ludziom Biblię. Oni tłumaczyli z poświęceniem własnego życia tekst na języki ojczyste. Ale dalej jest powiedziane, będą padać, doznają małej pomocy i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Infiltracja nastąpiła tego środowiska. Wielu ludzi wchodziło w to środowisko. Jest takie ugrupowanie istniejące do dzisiaj w chrześcijaństwie, które mówi i szczyci się tym, że są wierni Bogu jak psy swojemu Panu. I oni tego często dokonywali. Węszyli gdzie tylko mogli, a później płonęły stosy. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną. Poprzednie teksty mówiły, że będą niszczeni niektórzy spośród roztropnych. A tutaj jest mowa o upadku niektórych spośród roztropnych. Czy to jest to samo? Zginąć za wiarę albo upaść jako człowiek wierzący? Nie, to nie jest to samo. Czyli będą zdrady nawet wśród tych, którzy są prawdziwie wierzący. Będą odstępstwa. I tak też było. Niektórzy się bali prześladowań. Niektórzy bali się cierpień. Niektórzy nie mogli znieść tego, że będą patrzeć na dzieci, które będą męczone na ich oczach, a później dopiero na koniec ojciec, matka zginą. Nie mogli tego znieść. Odstępowali. I proroctwo przewiduje. Wielu roztropnych też upadnie. Aby
wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie, wybielenie aż do czasu ostatecznego. Jedno z pytań było, kiedy rozpoczyna się czas ostateczny. Właśnie w 1798 roku, kiedy to się zbiega z rewolucją francuską. Wtedy według proroctwa, to proroctwo wyznacza czas końca, czas ostateczny. Mówi, do tego czasu te prześladowania będą tutaj dokuczać tym roztropnym. Czasem się wydaje, że gdy jest jakieś grono ludzi, może nawet nie najbardziej liczne, a jeszcze ktoś od tego grona się odłącza i odchodzi, to jest to smutny obraz, żałosny, prawda? Chciałoby się, aby ono się pomnażało, aby się wzmacniało, a tymczasem okazuje się, że ktoś tam macha ręką na to, czy strach go obiega i on odchodzi. Czy to jest dobre, czy to jest złe? To proroctwo pozytywnie nawet to ocenia. Niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie. Aby ci, którzy pozostaną, byli wierni, jak to ktoś napisał, jest moja ulubiona autorka, wierni jak igła magnetyczna biegunowi północnemu. Igłę magnetyczną w kompasie możesz obrócić dwa razy naokoło i przytrzymać. Ale gdy puścisz blokadę, to igła magnetyczna stanie w swoim momencie. I Bóg chciał, aby w tym ciemnym średniowieczu, zresztą ten akcent jeszcze nam się powtórzy w 12 rozdziale, jak straszne były te czasy ciemnego średniowiecza. Historycy chrześcijaństwa wypowiadają się różnie, ale gdybyśmy wzięli tę poprawkę na szeroki margines, to od 30 do 50 milionów ludzi zginęło z rąk chrześcijan, dlatego że nie podzielali poglądu powszechnego chrześcijaństwa, tylko chcieli Biblii, tylko chcieli Bogu wierzyć tak, jak tam jest napisane. Aż wybielenie nastąpi do czasu ostatecznego, gdy to jeszcze potrwa pewien czas. A więc to jeszcze będzie się ciągnęło. A król, czyli ten już w tej przemianie kolejnej, zrobi jak będzie chciał. Będzie się wynosił, wywyższał ponad wszelkie bóstwo. Przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał. Będzie miał powodzenie, aż się dopełni miara gniewu, bo to, co jest postanowione, to się wypełni. Ten Rzym duchowy, widzimy go, jak reaguje na próby zreformowania Kościoła. Sobór trydencki zadecydował, że reformację należy odrzucić. Kościół jest w porządku. To tym ludziom się w głowach poprzewracało. Marcin Luther był profesorem, wykładowcą na Uniwersytecie w Norymberdze i gdy później został wyrzucony, w Wittenberdze, gdy został wyrzucony później jako profesor, to na jego miejsce należało przyjąć kilku, a niektórzy liczą z pomocnikami, kilkunastu ludzi, żeby wykładało to, co on wykładał. Aby wypełnić lukę, która po nim pozostała na uniwersytecie. Ale to byli heretycy. Za czasów naszego szlachetnego Karola Wojtyły, Jana Pawła II, to nawet niektórzy mieli nadzieję, że będzie beatyfikowany Marcin Luter. I dużo za tym przemawiało. Świat się zmienia. Świat się zmienia, ale wtedy ta rzeczywistość taka była. Ale nawet gdyby się zmieniło, to nam trzeba coś z tym przecież zrobić. Będzie robił co chciał. Znowu ten mały róg z 7 i z 8 rozdziału. Nie ma ograniczeń. Nikt mu nie może postawić weta. Będzie wywyższał się ponad wszelkie bóstwo. Drugi Sobór Watykański ogłosi, że papież przemawiający ex cathedra jest nieomylny. Tylko co zrobić z
wypowiedziami różnych papieży ex cathedra, które sobie zaprzeczają. To jest problem. To jest po prostu coś, co trzeba przełknąć albo przykryć kapeluszem. Przeciwko Bogu dziwne rzeczy będzie wygadywał. To wtedy ugruntowały się pojęcia i obwarowane zostały dogmatami o czyśćcu, o wiecznie płonącym piekle, o wiecznie cierpiących duszach nieśmiertelnych. To wtedy ugruntowały się pojęcia o tym, że Chrystus żywy w ciele i krwi wstępuje do monstrancji, a kapłan, myśmy te cytaty czytali tutaj kiedyś, a kapłan może z nim robić, co mu się tylko podoba. I w jednym z liczących się poważnych dzieł Kościoła Powszechnego z imprymatur, a jakże, nie powołujemy się na inne, tylko te, które mają oficjalne pieczęcie tej instancji, której to dotyczy. My nie bawimy się w plotki. Ktoś o kimś coś powiedział. To są dokumenty, że gdyby Maria nie urodziła Jezusa, to kapłan wypowiadający słowa hoc est corpus meum, to jest ciało moje, on by go stworzył. Dziwne rzeczy przeciwko Bogu będzie wypowiadał. I to jest nie pojedyncza osoba. Tu nie mówimy o żadnych pojedynczych osobach. Mówimy o systemie. Będzie miał powodzenie. Kto ma takie powodzenie? Nie ma drugiego państwa, drugiego autorytetu, który by miał takie powodzenie. I cieszmy się, że ktoś ma powodzenie. Szkoda, że to na takiej płaszczyźnie walki z Bogiem. A przecież my jesteśmy wierzącymi i my wiemy, że Chrystus oddał swoje życie, abyśmy do Niego mogli należeć. Aż się dopełni miara gniewu. Czyli znowu, to nie będzie do końca. Ósmy rozdział mówił, bez udziału ręki ludzkiej zostanie zniszczony. To, co jest postanowione, to się wypełni. Czytajmy dalej. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet, ani o żadnego Boga, bo się wyniesie ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił Boga warowni, złotem, srebrem, drogimi kamieniami, kosztownościami. Będzie czcił Boga, którego nie znali jego ojcowie. Do warownych grodów prowadzi lud obcego Boga. Tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami. Nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. To trwało przez ten długi okres czasu. 1260 dni. Tak jak widzieliśmy, nie obchodziło go to, w co wierzyli ojcowie. Ale gdy już tradycje systemu zostały przyjęte, wtedy się mówi, to jest wiara ojców. Nie. Wiara ojców to wiara Abrahama, Izaaka, Jakuba, Maryi, Jezusa, apostołów. To jest wiara ojców. A nie wiara ojców ze średniowiecza. Dalej popatrzmy na kościoły współczesne nawet, ale szczególnie te w średniowieczu. To są warownie i skarbce do dzisiejszego dnia. I to się liczy. To jest najważniejsze w religii. Podczas gdy widziałem taką ilustrację, może ktoś z was ją oglądał też, gdy ukazywano Jezusa Chrystusa, jak podróżuje po zakurzonych drogach Palestyny na osiołku i monarchę średniowiecznego kościoła, jak na rumaku dosiada, aż kapie złotem, a przed nim złote dywany są rozcielane. Mówią, to jest następca tego Zbawiciela. Popatrzmy, co się stało z nami, ludźmi. I powtarzam, nie myślmy o nawet ciemnym średniowieczu.
Myślmy, że to wszystko może stać się ze mną dziś, jutro, gdy zapomnę o Bogu, bo to diabeł manewruje, że my zaczynamy wierzyć w siebie, a później każemy innym, żeby też w nas wierzyli. Kolejny tekst. Teraz zajmiemy się tymi wierszami, które mówią nam o ostatnich już wydarzeniach. Wiersze 40 do 45. Końcówka, ale chyba najciekawsza jest to historia. Ta moc religijna w czasie końca. Jesteśmy już po rewolucji francuskiej w tym tekście, gdy chodzi o króla południa i północy według 11 rozdziału i wiersza 40. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tekście 11 rozdziału po raz ostatni król południa jest wspomniany w 25 wierszu, a jesteśmy w 40 wierszu. Południe jest jeszcze wspomniane później w 29 wierszu, a później nigdzie śladu, jak gdyby nie było króla południa, bo wszędzie był król północy. I dopiero tu jest powiedziane, w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa. Z kim się zetrze? Z królem północy. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami i wielu okrętami. Wtargnie do krajów, zaleje je jak powódź. Kim jest król południa i skąd się wziął? W czasach końca. Skoro znika nam wtedy, gdy następuje druga podmiana króla północy. Pamiętamy, czym się charakteryzował król południa? Ja Boga prawdziwego, Stwórcy, nie znam, nie chcę znać, a Izraela nie wypuszczę. Ludźmi to ja będę rządził. A on niech sobie zostanie w niebie, jeżeli jest. Ja go nie akceptuję. Mówiłem o tym, że wtedy, gdy rozpoczyna się czas końca, jak gdyby nie wiadomo skąd, a jednak chyba ktoś o tym wiedział, że to tak nastąpi. Jestem przekonany, że Bóg wszystko wie. I powiedział, gdy czas końca nastanie, to będą przemiany w społeczności ludzkiej i w Europie chrześcijańskiej, rządzonej przez chrześcijan, diametralne, zdecydowanie, wywrócone wszystko. Pojawia się rewolucja francuska. Na czym się zasadza idea rewolucji francuskiej? Na Bogu, na rozumie ludzkim. To jest Bóg. Intelekt, piękno, materia, bogactwo, nauka, to jest Bóg. Biblia nie ma żadnej wartości. Gdyby Biblia miała wartość, to ci, co mówią, że uczą z Biblii, inaczej by żyli. Popatrzcie na chrześcijan, to jest Biblia. My nie chcemy takiej Biblii. Podczas rewolucji francuskiej na rumaka, na którym posadzono wszeteczną kobietę, do jego ogona przywiązano Biblię i wleczono po bruku paryskim. Powiedziano, to jest Bóg na koniu, a nie ten starodawny, zacofany. Gdybyśmy wszyscy czytali Biblię, to bylibyśmy tacy, jak ci chrześcijanie są. Naprawdę? To inaczej było, gdyby chrześcijanie czytali Biblię. To by byli podobni do Chrystusa. Popatrzmy, jak diabeł znowu to odwrócił i znowu Boga oskarżył. My nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ani przeciwko komunistom z Komuny Paryskiej, ani innym. Ale to niewierność nas, chrześcijan,
powoduje, że ludzie tracą zaufanie do Boga. Pamiętacie, co Paweł w liście do Rzymian napisał do Żydów? Z powodu was i waszego deptania Bożego prawa poganie lżą imię Boga. I to się stało ciałem podczas rewolucji francuskiej. Chrześcijaństwo zostało zaatakowane zdecydowanie. Król z południa, ateizm, wojujący. Zresztą u nas w kraju też, gdyśmy się uczyli o ateizmie, to często z przymiotnikiem ateizm wojujący. Ateizm miał misję do spełnienia. Wyrugować wszystko, co wiąże się z Bogiem. Wszystko powstało przez siebie, a my, mądrzy ludzie, doszliśmy wreszcie do tego rozumu. Nareszcieśmy to zrozumieli, że powstaliśmy z niczego, ze ugleny zielonej pratchawca przez bezkręgowe, kręgowce z wyprostowanym stosem pacierzowym, człekopodobnie i jesteśmy. Wszystko po prostu się samo stało. Księżyc, gwiazdy, kosmos, Ziemia, wszystko samo. To ciągle było jakieś zamieszanie, jakaś masa, jedni mówią, drudzy mówią pyły. Nagle był potężny wybuch i wszystko zaczęło się tworzyć. Miliardy, miliardy lat. Jaki Bóg? Wszystko jest samo. Tylko ten przesuwający się tak dosyć szybko punkt na nieboskłonie w ciągu nocy nie stał się sam, bo to jest samolot, który leci. A przecież samolot nie może się sam stworzyć. Gwiazdy mogą. Księżyce, światy, drogi mleczne, mgławice, wszystko może powstać samo. Ja powstałem w naturalny sposób drogą ewolucji. Tylko kapelusz, który mam na głowie i te okulary, to gdybym się upierał, że leżały stosy tam jakiegoś piasku, to zaczęło być poddawane temperaturom, i metale jakieś były. I nagle uformowały się ramki i szkło, bo to z piasku przecież. To wszystko, mam okulary same. Gdybym się upierał, to do tworek wcale nie jest tak daleko. Mądrzy profesorowie, doktorzy. Popatrzcie, co się dzieje z każdym człowiekiem. I ze mną, i z tobą też. Gdy zapomnisz o Bogu. Gdy uwierzysz ja, tylko ja. Na nic innego nie zwracasz z południa. A więc król z południa to Egipt pierwotnie, później Ptolomeusze, którzy tam byli, a później Rzym częściowo przejmuje tę władzę, ale szybko koncentruje się na działaniach króla północy. Króla południa nie ma. Król północy pierwotnie Asyria, Babilon, narody mieszkające na północ, moc polityczno-religijna, która akceptuje Boga tak dalece, jak mu to jest korzystne. Chrześcijanie, nawet upadłe chrześcijaństwo, powołuje się na Boga i akceptuje Go do momentu, gdy to jest wygodne i potrzebne. A później ja znam i to moje serce topniało i radowało się, gdy widziałem, jak powstaje cały szereg kół w różnych parafiach powszechnego kapłaństwa, powszechnego kościoła, gdzie studiowane jest Pismo Święte. I na czele każdej grupy był opiekun, jakiś duchowny, miłujący Boga, miłujący ludzi. Były grupy świetlików i młodzieży akademickiej, i oazy, i tak dalej. Jeszcze niektóre istnieją, a niektóre przestały istnieć. Dlaczego? Bo ci ludzie dostali do rąk Pismo Święte i był kłopot. Trzeba było z tym coś zrobić. A więc najlepiej wymówić się brakiem czasu, a później to zlikwidować i powiedzieć, a beze mnie to się odbywać nie może. Zaskakujące. Popatrzmy, co się dzieje. A z drugiej strony król północy i zaatakowany przez południe. Król północy odpowiada bardzo zdecydowanie.
atakuje też prześliczną ziemię. I skutki tego są tragiczne. Wtargnie do prześlicznej ziemi, a wtedy padną dziesiątki tysięcy, lecz rąk jego ujdą. Edom, Moab i główna część Amonitów. Mówiliśmy na spotkaniu wczoraj rano o tym, że nazwy starotestamentowe, tak jak nazwa Izrael, Żydzi, tak jak nazwa Król Północy, Król Południa, zmieniają się w Nowym Testamencie z uwagi na śmierć Jezusa Chrystusa i to, że naród izraelski, naród Boży nie jest na jednym miejscu jak w Starym Testamencie, tylko jest rozproszony po całym świecie. I wrogowie też są rozproszeni po całym świecie. Diabeł działa na całym świecie, tak jak Bóg śle swoje poselstwo do całego świata. Już wiemy, kim jest prześliczna albo co reprezentuje prześliczna ziemia. To w Starym Testamencie Palestyna. Ziemia mlekiem i miodem płynąca. Ziemia, która nazwana była perłą wszystkich krain. A więc Król Północy wtargnie do prześlicznej ziemi. Kogo reprezentuje prześliczna ziemia w Nowym Testamencie? Lud Boży. Czy to znaczy infiltracja ludu Bożego? A wtedy padną dziesiątki tysięcy. I znowu znak zapytania. Co znaczy wtedy padną dziesiątki tysięcy? Zostaną zniszczone? Czy przestaną istnieć jako obywatele prześlicznej ziemi? Chciałoby się powiedzieć, że zostaną zniszczone, chociaż to okrutne. Ale to byłoby zwycięstwem prześlicznej ziemi. To byłoby nagrodą za wierność aż do śmierci. Ale jeżeli jest inaczej, bo dalszy ciąg tego tekstu brzmi, lecz rąk jego ujdą. Kto? Moab, Edom i główna część Amonitów. Kim były te narody? No moglibyśmy tutaj dużo mówić o każdym z nich. Ja tylko w skrócie scharakteryzuję. Edomici to są potomkowie Ezawa. Wrogo usposobieni do Izraela, czyli do ludu Bożego. A więc jeżeli mamy to przeniesione na czas końca, ludzie, którzy w jakiś sposób spokrewnieni są z chrześcijaństwem, z ludem Bożym, tym prawdziwym, ale oderwali się i atakują prawdziwe chrześcijaństwo. Jeżeli chodzi o Moabitów, to są potomkowie Lota, bratanka Abrahamowego. A więc wszystko to zaczyna się tam. Daleko, daleko wcześniej. Historia dowodzi i proroctwa nieco naiwni. Brak im było zawsze stabilności i właściwej orientacji. Nie wiem, czy wszyscy byli flegmatykami, bo to są nie wiem, czy cechy, czy przywary flegmatyków. Że z żartów śmieją się dopiero jutro. Jeżeli chodzi o Moabitów, taki spóźniony zapłon mieli. W sprawach religijnych, w sprawach służenia Bogu. Później się jakoś ocknęli, ale to było zawsze za późno. Amonici to też potomkowie Lota, ale oni byli pod szczególną Bożą ochroną. Bóg chyba widział szczerość ich serc. Też błądzili. Byli nawet nienawistni. Potrafili nienawidzieć Izraela. Nawet są proroctwa w Piśmie Świętym i tutaj je mamy z Jeremiasza,
kiedy jest zapowiedź, że Amonici zostaną całkowicie wytępieni z ziemi. Ale ten szósty wiersz mówi, a jednak ich los będzie odmieniony. A więc na to zasługują. A jednak Bóg ich w jakiś sposób uratuje. Bóg zawsze czyni wszystko, by nas uratować, drodzy. Nieraz nam się wydaje, jak coś zrobimy krzywo, bo Bogu się nie spodoba, to natychmiast nas wyśle do czyśćca albo do piekła. Nie, te pojęcia nie istnieją według ogólnego obiegu. Bóg zrobi wszystko, by cię uratować. Pamiętacie? 43 lata. Bóg czekał na Nebukadnezara. I Daniel się chyba o niego modlił codziennie. Warto było. Daniel jako młodzieniec wywarł olbrzymi wpływ na Dariusza. Jeszcze Kiaksaresa, który był tam u Medów kiedyś. Na dworze królewskim. Duży wpływ wywarł na Cyrusa, o czym wczoraj mówiliśmy. Żydzi wywarli duży i pozytywny wpływ na Aleksandra Macedońskiego. A więc można dużo dobrego robić i Bóg czeka na narody i czeka na pojedynczych ludzi. Na mnie, na ciebie, na nas wszystkich. Także jak nawet pobłądzimy, nie zadręczajmy się, nie zamęczajmy samych siebie. Wiersz 42. To jest charakterystyka tych ludzi z historii, która znajduje swoje odbicie tutaj w rzeczywistości w czasach końca, gdy istnieje lud Boży i gdy istnieją narody podobne do Edomu, Moabu i Amona w ich charakterze, w ich działalności. Zadziałał. A już pstykałem, myślałem, że nie pójdzie dalej. Gdy wyciągnie rękę swoją po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Opanuje on skarby. Skarby złota, srebra, wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku. Najbardziej intrygujący tekst. Król południa, czyli ateizm, w czasie końca, począwszy od rewolucji francuskiej i dalej, atakuje króla północy, czyli chrześcijaństwo, które jest troszeczkę obok biblijnego chrześcijaństwa. I to chrześcijaństwo przypuszcza zdecydowany atak z powrotem na ten ateizm wojujący i opanowuje go, ziemię egipską, czyli tego króla południa. Opanuje on skarby złota, srebra, wszystkie klejnoty, Libijczyków, Kuszyci, Kuszytów. Tutaj mamy niesamowicie zilustrowaną rzeczywistość, która się miała dziać, patrząc z punktu widzenia proroka Daniela, który to oglądał. A więc wczoraj wspomniałem, że gdy tutaj w seminarium zacząłem wykłady z Księgi Daniela, akurat był to rok 79. U nas w kraju były bardzo ciekawe wydarzenia, które następowały i zastanawialiśmy się, co to będzie. Pracowałem w 76, 7, 8 roku w Szczecinie. I tam kiedyś miałem bardzo dobrze zaprzyjaźnionego pewnego duchownego. Zaprosił mnie kiedyś na obiad. Poszedłem tam i okazało się, że on zaprosił nie tylko mnie. On zaprosił, nie wiem ilu, nie liczyłem, dużo osób innych, też duchownych, z jego kościoła.
którzy mieli takie towarzyskie spotkanie, a przy okazji omawiali sprawy aktualne. On mnie przedstawił, że jestem pastorem z Kościoła Adwentystów. Nawet powiedział, że to jest kaznodzieja z Kościoła Adwentystów. Nawet niektórzy mówią, o, kaznodzieja, myśmy dawno w kościele kaznodziei nie mieli, bo my tylko homilię wygłaszamy. Potrzebne by nam było kazanie. Umówimy się, kiedyś się umówimy na kazanie. Ja mówię, bardzo chętnie. Nigdy nie zgłosił się nikt, a więc też nie wygłosiłem żadnego kazania u żadnego z nich. Ale rozmawiali o sytuacji polskiej i tam się dowiedziałem. To był 70, chyba 7 albo początek 8 roku. Że Polska ma przygotowane 3 gabinety rządowe kompletne. Tylko teraz musimy coś zrobić, żeby było zielone światło do wprowadzenia któregoś z nich. A jeżeli jeden nie będzie odpowiedni, to będzie drugi, to będzie trzeci. Dlatego później, gdy pojawił się ruch solidarnościowy i gdy zobaczyłem hasła i poczytałem trochę na ten temat, skojarzyłem z tamtym spotkaniem. To była kalka tego, co tam się dowiedziałem. Tutaj dopiero widać było jaskółki. Mogłem wtedy ogłosić się prorokiem i powiedzieć, co będzie w następnym biuletynie. Bo ja to wiedziałem z pierwszego źródła, z pierwszej ręki. Gdy przyszedłem tutaj do seminarium, doszliśmy do 11 rozdziału, to powiedziałem, słuchajcie, mam wrażenie z tego, cośmy się nauczyli z Księgi Daniela, z tego, co tutaj czytamy, że jeżeli ten król południa to jest komunizm wojujący ateizm, jeżeli królem północy jest w tym trzecim członie chrześcijaństwo, które jest powszechne dzisiaj, to należy rozumieć, że tak jak w rewolucji francuskiej ateizm i komunizm zaatakował Kościół, Biblię i całe chrześcijaństwo, tak chyba już najwyższy czas i mam wrażenie, a nawet coś słyszałem na ten temat, że czas, aby odwróciły się role, aby król południa teraz zaczął atakować króla, król północy zaczął atakować króla południa. I wtedy wypowiedziałem takie słowa, które później powtórzyłem w jednym z naszych zborów w Łodzi. Gdyśmy studiowali te zagadnienia, ten urywek, powiedziałem, poczekajmy jeszcze chwilę i zobaczymy, jak oficerowie wyszkolenia politycznego poprowadzą czwórkami wojsko do kościoła. I w Łodzi pewna młoda dziewczyna do mnie podeszła, teraz to już jest mężatka i mama, powiedziała, pastorze, chciałam zapytać, czy dobrze usłyszałam to, coś powiedział i powtórzyła to. Ja mówię, być może to jest odważne, ale ja czuję wewnętrznie, że to coś takiego jest. Ona mówi, mój tato jest wojskowym na wysokim szczeblu, jest oficerem wyszkolenia politycznego i już prowadzi wojsko czwórkami do kościoła. Zadrżałem i poczułem się, nie wiem, jakbyście się czuli w takiej sytuacji. Te proroctwa na naszych oczach się wypełniały i dalej się wypełniają. Co dzisiaj zostało z komunizmu? I kto rozłożył komunizm? Król północy. Rozłożył króla południa. Tu w naszej rzeczywistości. Czego dotyczą te proroctwa? Bo one dotyczą całego świata, ale baza i pole działania jest tutaj, w Europie, gdzie się to rozpoczęło i nadal to się czyni. Skarby złota i srebra, Libijczycy, Kuszyci, to zaciężne wojska, najemne wojska, którymi posługiwali się Egipcjanie, bardzo zdecydowani na wszystko, czy oni zostaną przejęci
te najcięższe umysły, aby ci, którzy walczyli z Kościołem, teraz walczyć z tym, co Kościołem nie jest? Obserwujmy to. Proroctwo się realizuje. Chrystus powiedział, wczoraj czytaliśmy ten tekst, te teksty, że proroctwo, które się do końca jeszcze nie spełniło, nie stawiajcie kropki nad i. Gdy się spełni, to wtedy uwierzcie, że to jest tak i że to jest prawda. W tej chwili możemy to traktować jako hipotezę. Popatrzmy, jak zajmuje te tereny ten, kto walczy. Król północy zajmuje ziemię egipską, jej złoto, srebro, klejnoty, wszystkie bogactwa. Tu moglibyśmy mówić, bo Biblia często, gdy mówi o klejnotach, gdy mówi o drogich kamieniach, to mówi o ludziach, o kosztownych, o intelektualnych osiągnięciach tych ludzi. Doborowe, najemne wojska w Libijczycy i Kuszyci. Podpowiedzmy sobie, kto to może być dzisiaj. Atak króla Goga i Magoga z północy w księdze Ezechiela w rozdziałach 38 i 9 jest dokładnie kalką tego, o czym czytamy tutaj w 40 wierszach proroctwa Danielowego. Ezechiel jest współczesnym Danielowi. I Ezechielowi pokazano koniec też wszystkich wrogów Kościoła Bożego i tych, którzy walczą z prześliczną ziemią, czyli z Kościołem Bożym. Apokalipsa w 20 rozdziale ukazuje zniszczenie tego, który stoi na czele samego diabła, szatana. I w wierszu 44 czytamy: wtem przestraszą go. Kogo przestraszą? Króla północy, który wojuje, który wszystko i wszystkich sobie podporządkował. Przestraszą go wieści ze wschodu północy. Dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. Co to za wieści od wschodu i od północy, które przestraszą takiego wojownika? Które przestraszą kogoś, kto się niczego nie boi? Zapraszam na godzinę 17. Tam się dowiemy, jak ten wielki bój się zakończy. Co się stanie za kim, zanim się zakończy. Kiedy się zakończy. Chcę wam powiedzieć już teraz. To, co najlepsze, jest jeszcze wciąż przed nami. Niech Bóg nas błogosławi. Podziękujmy Mu w modlitwie za to spotkanie. Drogi Stworzycielu i Boże nasz, dziękuję Ci za to, że jesteś i że w całej historii ludzkości jesteś zawsze taki sam, że objawiłeś nam swoje słowo, swoją miłość, udokumentowałeś ją, pozwalając się, drogi Jezu, przybić do krzyża za moje winy, za moje grzechy, za grzechy każdego z nas, bo Ty nas miłujesz i Ty obnażasz nam złość, przewrotność, zaciekłość tego, który jest naszym wrogiem. A aby nas oszukać i zwieść, to najpierw każe nam wierzyć w naszą wielkość. A gdy mu się to udaje, to ma nas już całkowicie w swoich objęciach. Chroń nas przed demonem, bo my sami się nie obronimy. My sami nie przenikniemy jego podstępu. Daj, abyśmy w Twoich świętych dłoniach mogli ocaleć. Błogosław każdego i każdą z nas, którzy tu jesteśmy. Błogosław nasze domy, nasze rodziny, naszych bliskich. Niech Twój pokój będzie z nami. Jeśli Twoja wola, pomóż nam spotkać się znowu dzisiaj, już po raz ostatni, o godzinie 17, aby czytać Twoje słowo i rozumieć je tak, jak Ty chcesz, abyśmy je rozumieli. W imieniu Pana Jezusa o to proszę i za wszystko dziękuję.